Dzień Sądu Część czternasta cztery znaczenia słowa sąd drugie próbowanie Część druga poprzedni odcinek zakończyliśmy rozważeniem Psalmu 26 wersetów od pierwszego do trzeciego i konkluzją że ten fragment pokazuje że w procesie sądu ludzie najpierw są pouczani po czym otrzymują szansę rozwijania charakteru zgodnie z tym doktrynalnym pouczeniem. Następnie, po wysiłkach lub braku wysiłków rozwijania dobrego charakteru, są próbowani w drugiej części procesu sądu. Psalm 139 wersety 23 i 24 jest dosyć podobny. A nawet jeszcze jaśniejsze w potwierdzeniu drugiej części procesu sądu. Badaj mnie, Boże, przez próbujące doświadczenia życia, i poznaj serce moje, spraw, by w tych próbach okazał się mój prawdziwy charakter. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, przez te próby objaw moje wady, tak abym mógł je usunąć, a Wśród takich doświadczeń, prowadź mnie drogą odwieczną, bym w wyniku tego mógł uzyskać życie wieczne. Jeremiasza rozdział 11, werset 20 wyraźnie wskazuje, że próbowanie, badanie jest częścią procesu sądzenia, lecz Panie zastępów, który sprawiedliwie sądzisz, który badasz nerki i serca, niech ujrzę Twoją odpłatę na nich. Werset 21. Na wrogach, którzy czyhają na moje życie, gdyż Tobie poruczyłem moją sprawę. Jeremiasza rozdział dwudziesty werset 12. Podaje tę samą myśl, Panie zastępów. Ty badasz sprawiedliwego. Przenikasz sumienie i serce. Spraw, by mójrzał Twoją pomstę nad nimi. Werset 11. Nad moimi prześladowcami gdyż Tobie zawierzyłem moją sprawę. Drugi Tesaloniczan rozdział pierwszy wersety 4 i 5, używający słowa Krisis, jest wyraźnym dowodem drugiego znaczenia procesu sądu. My sami chlubimy się w Was, we zborach Bożych z Waszej cierpliwości i wiary we wszelkich prześladowaniach Waszych i w uciskach, które znosicie. Ich doświadczenia składały się z prześladowań i ucisków, wśród których z cierpliwością i wiarą manifestowali oni swą wierność, i w ten sposób odpowiednio znosili te próby. Co, fakt ich wierności w tych próbach, jest jawnym dowodem sprawiedliwego sądu, krisis, doświadczenia, próby, Bożego, który udzielał tych prób właśnie po to, abyście byli uznani godnymi Królestwa Bożego, dla którego też cierpicie. Powyższe wersety w zupełności wystarczają jako dowód tego, że druga część procesu sądu składa się z doświadczeń, prób udzielanych w celu kwalifikowania ludzi do wiecznego życia. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale. Zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.